Siemanko, siemanko, ja jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher na naszych dzikich konfiguracjach, czyli zmienionymi slimami. Taka seria, jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to nadrabiajcie, bo lecimy wreszcie ze slimami tutaj z powrotem. Dobra, dzisiaj bez kamerki, nic wam tutaj nie będzie. Kamerkę zasłaniałam, no i też tylko tak powiem, że jeśli chcecie kupić Slime Rancher i sami sobie pograć, to możecie to oczywiście zrobić na g2a.com. Dokładnie tak. Dobra, mamy 131 pieniążka. Tutaj troszeczkę sobie rozbudowaliśmy pierwszą zagrodę. No to jakby nie patrzeć, potrzebujemy więcej zarobasu. A żeby mieć więcej zarobasu, to przede wszystkim trzeba albo pokarmić slimy, albo jakieś dzikie inne rzeczy porobić. Dobra, tutaj widzę, że już co nieco znajdziemy. Świetnie. Dzięki za plorta. No tak, jestem tym złym wertezem, który zabiera jedzonko slajmom. Okej. Co się tutaj wyprawia? Tutaj wy sobie coś tam żrycie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ostatnio tutaj co za tarki mnie zaatakowały. Jeśli nie widzieliście tej akcji, to obejrzyjcie jeszcze raz poprzedni odcinek, bo naprawdę co się tutaj działo, to normalnie jak nigdy. Także no naprawdę były dymy. Takie mega dymy. Chodź Hen, przydasz mi się tutaj. W sumie mam pomysł, ale nie, to później. Już bym musiał całą zagrodę od nowa robić. Już pomyślałem, żeby nasze Tiger Slime'y pozbierać stąd. Bo w sumie, jakbyśmy je złączyli z tymi, z kamiennymi, to jakbyśmy zasadzili gdzieś marchewki czy coś, byśmy mogli je karmić. Tylko właśnie o to chodzi, że nie mamy gdzie zasadzić tych marchewek. Także póki co na tym się zatrzymamy. Dobra, nie byliśmy jeszcze tutaj w naszej serii, to się przejdziemy. Tutaj otwarty podzik z wyglądem. Dobra, slajmy wychodzą. Chodź lustro. No to nie złapiemy sobie lustro. No cóż. Ale marchewki możemy zabrać. I henki. Nice. Co wy się gliczujecie? Wy, tygrysy jedne, no. Dobra. O, tego nie złapiemy. To nic. Kolejny pink plort. Largo! No tak, bo nie skanowałem wcześniej Largo, to już mamy zeskanowanego. Ciebie skanowałem wcześniej? Chyba tak. Pump. Dobra, tutaj chyba tyle z tego miejsca. Tam raczej nie mamy co iść, bo tam już nic nie ma. Tam jest zamknięta strefa, tutaj jedyne co tu mamy, kota do teleportowania się później. Ale to i tak on nam by teraz nic tutaj nie dał. Będzie zbędny. Dobra, jeden plorcik to tam nic. Możemy zostawić. O! Dobra. Okej. Mamy dużo rzeczy, słuchajcie, wracamy. Zapasy dla naszych slajmów są zrobione. Jak najbardziej lecimy. No i też tak przypomnę, że jeśli lubicie tę seryjkę, to wiecie, zostawcie łapeczkę w górę, żeby tutaj YouTube nie stwierdził, że nie promuję ci kolejnej serii. Także wiecie, za łapeczki w górę bardzo dziękuję. To jest po prostu jedyny napęd aktualnie kanału, nie? Aktywność. Dobra, maksimum marchewek. Bogo fruitki za dwa wciągniemy. Tu im ściągniemy, żeby miały co jeść. Dobra, tu wam karotki też wyciągnę. Także smacznego. A my sobie tutaj wrócimy za niedługo właśnie po plorty. No i git. No jak to bywa na początku, troszeczkę to jest powolne, ale później to już nie będzie wiadomo, gdzie biegać, nie? Tyle będzie ogarniania. Dobra, i plorty sprzedane. Za duży zarobas właśnie nam nie wleciał. Mówi się trudno. Dobra, połowę mamy na tego autofidera. Jednak
Jednak moglibyśmy tutaj, że tak powiem, zrobić miejsce na żerełko. Dobra. Garden. Patrzcie, akurat zostaje jeden ten, nie? wait, wy heartbeat lubicie. To jak później zgarnę heartbeata, to wam tutaj zasadzę. Dobra. Także ten, słuchajcie. Dofinansowanie. Marchewek. O właśnie. Pogo fruitów. Właśnie. Macie co jeść. Elegancko henhenów też wam się tutaj wrzuci. Patrzcie. To będzie normalnie. Zarobas. Dobra, to słuchajcie, w sumie się robi noc. Po prostu wezmę, sprzedam, zrobimy sobie dzień i lecimy dalej. Co to na mailu? O, wymieniarkę już mamy. Super. Wymieniarki są mega spoko na początek, bo można się dorobić. Hello, hello! O kurde, 250! O kurde! Wszystko, czego chcemy, tu jest. Dobra, jeden lustro i cztery Rockefellery. Nie wiem, czy mi się uda zgarnąć, je? Ale dobra, spróbujemy. Spróbujemy, bo jak widzicie, tutaj wszystko zaczęło się z powrotem respić. Będziemy musieli wlecieć na teren tam kotów. I im kurczaki, że tak powiem, zabrać. A się dorobimy na tym. Szybko! Szybko! Jeden! O nie, tylko jeden! Co to ma znaczyć? Dobra, słuchajcie, plan B. Plan B! Dam radę tam wejść? Chyba nie, ale plan B zrobię. Ops. Coś tu było oprócz tego? Nie, to był tylko pod, okej. Okay. Dobra. Tutaj mogą być te henki. Ale tutaj nie tylko henki, o! To się przyda. Super. Super. Nawet z nadmiarem, aha. Atakują mnie! Ale brakuje nam jednego lustro. Bez lustro ja tam nawet się nie ruszam. Kurczę, lustro mi zjedli. No i skąd ja teraz lustro wezmę? Halo? Halo, potrzebuję lustro. Inaczej klops. Bo oczywiście henki są wszędzie, no nie? Ale lustro weź znajdź. Przy zamkniętym całym świecie to już kurka wodna problem. Ale jeden pomysł mam. Kurde, chciałem go złapać. Dzień wcześniej w slajmach, nie? No, problem troszeczkę nam się tutaj stworzył. O! Tam chciałem. God damn it! Mamy problem! Mamy problem! Umrę! Przepadnę! Fail! Fail alert! O! Nowego upgrade'a dostaliśmy. Z racji tego, że sfailowaliśmy. No trudno się mówi, straciliśmy wszystko. To wina lustro. Wszystko wina lustro. Nie pojawił się, a ja go zacząłem szukać. I tyle z tego było. Mam 5 minut na ogarnięcie. Inaczej będzie klops. Dobra, zobaczmy, może teraz się tutaj pojawi jakieś lustro. Nie, no nie ma opcji nawet. Kurde, sobie dzień nabiłem. Tak niepotrzebnie, no. No cóż.
No jak nie, trzeba będzie w tego jetpacka zainwestować. Bo się dzieją dziwne rzeczy. Dawaj energię na maksa, lecimy, lecimy. Może teraz coś... Coś będzie. Jest lustro! Nice. Bardzo ładnie. Doceniam. Tylko czy zdążę? To jest teraz rozkmina życia, nie? Chodźcie, kurczaczki. Chodźcie. Chodźcie, robimy deala. Jest. Nawet zapas. Świetnie. Dobra. Będzie deal, słuchajcie. Będzie deal. Nie było się bez problemów, ale będzie zarobas. Tylko muszę zdążyć właśnie, bo już chciałem się tutaj rozglądać. Pozabierać jakieś itemy. To bym miał itemy normalnie. Tamten co poleciał. Dawaj. Speedrun. Szybko. Dobra, i wrzucamy lustro. Jest. Proszę bardzo. Zarobas poleciał i plorty nawet dostaliśmy. Bardzo dobrze. Pyk. No i nam tutaj będzie jedzonko rosło. Bardzo fajnie. Dobra, było małe cięcie, wracamy tutaj. Po cięciu oczywiście, słuchajcie, trochę plortów tutaj zebraliśmy. Co nam się fajna plortownia zrobiła, jak tam nam... Dzień zleciał nie wiadomo kiedy, co nie? Masz? Jak to się wydarzyło? Tutaj się jedzenie popsuło. Na szczęście kurczaki się nie psują. Słuchajcie. Kury spoko. To już mi update'y wchodzą różne. Dobra, chodźmy to zhandlować. Ceny stoją, a nawet rosną, także opłacało nam się nawet wpaść do wody. Nice, plorcik. Darmowy plort. To ten jeden z trzech, co wyrzuciłem, nie? Okej, okay, plorty siedzą, wy jedzenie macie, super. Tutaj sobie będzie rosło. 1000 pieniędzy mamy, ojej. Nawet nie patrzyłem, ile zarobiliśmy. Ej, to spoko. Mega spoko. Gdyż możemy tutaj zainwestować w autofidera. Bardzo ładnie. O to tutaj chodzi. Super. Naprawdę super. Dobra, kupmy to. Na to nas nie stać. To nic. Trochę szybciej nam tutaj będzie rosło. Dobra, czyli do tego będziemy potrzebowali 500 pieniądza. Luźno. Dam radę. Może zrobimy sobie jakąś kolejną wymiankę. Bo to takie fajne rzeczy. Ojejcie, to tak na serio? Ale 750, dobra, on tak na serio. Dobra. Rokitabi i fosfory. Rokitabi i fosfory. Yo, lecimy z koksem. Fosfory nam tutaj wylecą za jakieś 10 minut. W grze to będę musiał o tym pamiętać. Dobra, elo, boby. Coś mało was tu bobów. No nieładnie, że tak się tak pojedliście. Bardzo nieładnie. Kurde. Nie ma kamiennych slajmów, bo wszystkie się pozmieniały. Ej, to jest nie fair. Te wymiany są trudne jednak. Tutaj też pozmieniane. Tabi. Wysyp tabich. O! Ono tutaj. Świetnie. Patrzcie, jaki tutaj fajny jest pomysł, który można zrealizować. Bierzecie tak. O! Poziomeczku.
slajmy mają to do siebie, że one nie umierają, a się teleportują. Jak je wyrzucimy z tej strefy, to zaraz przyjdą nowe. Przynajmniej tak było kiedyś. Halo, Slime Rancher. No masz... Apokalipsę zrobiłem. O nie, jakim jestem złym człowiekiem. Zrobiłem apokalipsę slajmów. I one nie chcą wrócić. No dobra, załóżmy, że tego nie było. Ja stąd idę. Jakie zło. Ono tutaj. Ziomek. To wam muszę apokalipsę zrobić. Hops. Chodź tutaj, sprzątamy, sprzątamy. Ewentualnie tutaj zrobimy... Nie, tarków nie zrobimy, bo nie mamy jak odpierać ataków tarków nawet. Dobra. Chodź, 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 przyjacielu. Nie rzucaj się. Chodź, chodź, chodź. To pinki jest. O, mamy cię, mamy cię, mamy cię. Chodź, dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze kilka sztuk. Będzie dobrze. Dobra, no, tam się już pojawił tigerowaty. Tyk. No co tam, slajmiki, nie respicie się? No dziwne, zawsze jak brałem i wyrzucałem je, to się kurde w nieskończoność brały, respiły. A teraz mają jakiegoś focha chyba na mnie. Coś mi się tak wydaje. Nie, 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 akurat ciebie nie chciałem wyrzucać, chciałem cika wyrzucić. Ty no kurde, ja nie wiem co się wyprawia, tak nie było nigdy. No dobra, to sobie plorty pozabieramy. Co by się zaraz od razu nie pozamieniały? Slajmiki w te swoje drugie formy, których nie potrzebuję. Ale faza, że to da się wyczyścić. No mówię, no tak nie było, nie wiem czy oni coś zmienili w ustawieniach gry czy jak, ale coś im się skipściło najprawdopodobniej. No jak widać, nie? Jak widać. O, cześć. Dobra, jeszcze dwa kamyki jeszcze. Halo. Dwóch kamyków potrzebujemy. To ja wiem, to zrobimy sobie tripa. Oddamy to, co mamy. A niepotrzebne sztuki gdzieś tam zutylizujemy. Piątek w sumie dzisiaj. Co dzisiaj dropi? Ornament 7Z. No tak, czyli Party Gordo gdzieś jest na mapie. O kurde. Czyli to dalej funkcjonuje. No, dwa kamienie potrzebne. Nie wiem, czy to jest sens wyrzucać tabich gdziekolwiek. Ale niech sobie śmigają. Będą głodne. To dostaną jeść. Ale tak na teraz to nie. Czyli tutaj te dwa plorty poleciały. Dobra. Tak się zastanawiałem, gdzie tam te dwa plorty były. O, 500, pieniądze. Super. Otóż nam urosło, fajnie. Cyk. No i ekstra, o to chodziło. Nie, Tabi, nie wchodź mi tutaj.
Nice, tylko mi tarków nie zróbcie, okej? Okay? Bo za tarki się pogniewam. Dobra. (Trzydzieści) spoko. To fajnie, czyli... O, zaraz fosfory spadną, czyli 6 fosforów będę potrzebował i 2 kamyki. Zaraz zdziałamy. Zaraz zdziałamy z tematem. A tu plor, tu flata. No i jak tam sytuacja? Do bani. Pojawił się ten tiger. Ale to tyle. Chodź. Dobra, o, jest. Jeszcze jeden by się przydał. Już będę zadowolony. No, proszę bardzo, nowy resp poleciał. Jakie pustkowie. Dobra, mogę jeszcze liczyć na to, że tam będzie ten jeden. Tutaj dokładnie jak pójdziemy. Tutaj kamienne też, pamiętacie, występowały przez chwilę. Uuu, są aniołki! Mamy to, dobra. Patrzcie jakie fosforki. Dobra, a was potrzebuje 6. Super. O nie, zmieniłeś się, jak on wygląda. Dobra. No generalnie stąd spadamy, bo już więcej fosforów tutaj nie będzie. To jakieś fosforki wylecą? Czy też tak niezbyt? No chyba niezbyt. Ale bieda. Co tak biednie z tymi slajmami jest? Halo. Tutaj też zawsze wylatywały te fosfory. Nie ma ani jednego. Jaka bieda. Ja nie wiem, naprawdę coś musieli pozmieniać tutaj. No 4 fosfory potrzebujemy, słuchajcie. No bez tego... Bez tego będzie Lipton. Dobra, spróbujemy to w kolejnym odcinku ogarnąć. A na teraz... Kończymy, także dzięki wielkie za oglądanie odcineczka, jeśli wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, już naprawdę za niedługo, tylko pamiętajcie, żeby zostawić właśnie łapeczkę w górę, jeśli chcecie dostać ten odcineczek oczywiście szybciej. No to dobra, tyle, na razie i cześć. Hej, hej!